Witam serdecznie, tu Sabio. Chciałem podać Państwu szybki sposób na zmianę stroju z 440 na 432 MP3 i audio. Do tego celu najlepszy program, jaki udało mi się znaleźć teraz, jest to program Audacity i jest on za darmo do ściągnięcia w polskiej wersji językowej ze strony Audacity. Więc idziemy do jakby opcji pobierz i tu mamy program, również jest na Maca, na peceta i pobieramy program, instalujemy go i teraz ważną rzeczą jest przy instalacji po zainstalowaniu programu musimy zainstalować również bibliotekę, która się nazywa Lame. To się nazywa tutaj, pokażę może szybko, encoder MP3 Lame. To musimy też ściągnąć i zainstalować. Instalka tego programu, tej biblioteki jest tutaj, więc ona się automatycznie ściąga. No, po prostu instalujemy to i to jest potrzebne po to, aby móc zapisywać MP3 po przerobieniu. Okay. Teraz jeśli ktoś ma starszą wersję Audacity, jak znajdujemy tą bibliotekę, jak możemy ją zainstalować? Zaraz momencik, już pokażę. Więc idziemy do File. I przepraszam, idziemy do Preferences i tu nam się pokazuje takie okno. Takie okno, którym mamy File Formats. I tutaj będzie MP3 Library Version Lime. Idziemy do File, Find Library, Audacity. Wybieramy Open i wtedy mamy zainstalowaną tą bibliotekę. Teraz jeśli mamy wersję nowszą, bo właśnie sprawdziłem, że jest najnowsza wersja i trochę to wygląda inaczej. Postaram się to pokazać. W tej najnowszej wersji mamy, przepraszam, idziemy do Preferences. I po lewej stronie pokaże nam się opcja i tu będzie Libraries. Więc idziemy do Libraries i tutaj po prostu akceptujemy tą bibliotekę Lame. Więc to będzie tak samo jakby działało w ten sam sposób. Ok, przechodzimy teraz już do samego procesu, jak to zrobić, więc otwieramy sobie jaki chcemy utwór. Open, importujemy. Mamy tutaj już zaimportowany track i teraz ważną rzeczą jest to, że naprawdę ten cały proces będzie miał sens, jeśli utwór będzie nagrany oryginalnie w 440 Hz. Tutaj, z tego co zauważyłem, tutaj jest po lewej stronie, w lewym dolnym rogu Project Rate i tu jest, to jest format, w którym on został nagrany i badając to, to ten program potrafi rozróżnić w jakim formacie był nagrywany utwór, więc w momencie, kiedy tutaj będą inne jakieś częstotliwości to wartości, przepraszam, to no, trzeba będzie inaczej pokombinować, bo będzie trzeba po prostu obliczyć, ile trzeba obniżyć albo podwyższyć, żeby uzyskać 432. Dobrze, i teraz mając to, idziemy do Effect, nie wiem, czy to będzie tu widać. O. Tu mamy Effect i musimy znaleźć efektach, zaraz momencik, już tutaj robię. O. W efektach musimy znaleźć change pitch.
pokazuje nam się takie okienko i tutaj mamy frequency. W tym okienku wpisujemy 440, a w tym wpisujemy 432. I automatycznie nam się zmienia jakby wszystkie częstotliwości. Robimy OK. I następuje zmiana. Zmiana już teraz jest tutaj zapisane. Tak. I teraz chcąc to zapisać, bardzo prosto robimy. Może powiększę jeszcze. Robimy save. W sumie tak jest export as wave. Możemy zapisać jako MP3, jako wave. No i teraz możemy jakokolwiek, jakby gdziekolwiek chcemy sobie to zapisać. Oczywiście to już jest prosta rzecz. O, mogę sobie wpisać tytuł. Różne to takie rzeczy. I robimy OK. No i następuje export. No i to wszystko. I generalnie po tym procesie, po tym zabiegu mamy przetransporowany, że tak powiem, utwór z 440 na 432.